Co tam jesz słodyczy pewnie, nie? Na tej kwarantannie. Chipsiki, nie? Czekoladki. Dieta nie idzie, co? Dzisiaj, moi drodzy, pokażę wam przepis na najlepszą, najsmaczniejszą sałatkę w waszym życiu. Zacznijmy od tego, co my będziemy potrzebować. Sałatę, oliwki, mozzarella, pomidorki, śliwki suszone, orzeszki, oliwę z oliwek, chleb, zioła prowansalskie. Zaczniemy od sałaty. Ciężko nie jeść słodyczy, nie? Jak się siedzi w domu. Co tam lubicie, opowiadajcie. Słodyczy czy słone bardziej? Ja mam problem bardziej ze słonym niż ze słodyczami. Ze słodyczami jakoś tak mi lepiej. Ja zawsze kupuję dobrą kalorię i tego mi starczy tak naprawdę. A tą sałatkę naprawdę, naprawdę bardzo lubię. Najlepsza moja kolacja, najbardziej ulubiona. Jem ją prawie codziennie, jeżeli nie jem popcornu. Pomidorki! Oliwki, ale możecie bez oliwek, jeżeli nie lubicie w sumie. Kto co lubi, nie? Tak naprawdę fajnie łączyć warzywa z owocami albo no, suszonymi owocami, jak ja na przykład ze śliwkami. To jest bardzo dobre, bardzo smaczne połączenie. Ja kiedyś nie lubiłam sałatki, wiecie, myślałam, że są... Były jakieś takie bez smaku, nie wiem. I cały czas kombinowałam, aż wykombinowałam tą sałatkę. Jest naprawdę przepyszna. Kiedyś robiłam z fetą, ale już nie lubię, bo feta jest taka dla mnie za tłusta i za słona, a mozzarella jest idealna. Wy też podjadacie, jak coś gotujecie? No, ja zawsze tak mam, nie mogę. Tu mam jakiś miks, ale zazwyczaj dodaję włoskie, lubię bardzo włoskie orzechy. Oliwa z oliwek. Extra virgin. A teraz tak, teraz kroimy chleb. Chleb może być jakikolwiek w sumie, nie ma wielkiego znaczenia, ale ja używam takiego, co jem co rano, czyli pełnoziarnistego. Wrzucamy to na rozgrzaną patelkę bez oleju, sucha patelka. Robimy grzanki. I posypujemy ziołami prowansalskimi. No i jak widzicie, piękna, zdrowa, szybka sałatka, gotowa. Trudne, nietrudne, smaczne. Bardzo smaczne. Uciekam, moi drodzy. Widzimy się kiedy? No niedługo, no niedługo.